1945 roku Sztiglerowie, wyprowadzając się stąd, czy uciekając stąd, zabrali całe wyposażenie ze sobą, także w środku niestety poza elementami architektonicznymi niewiele ale zostało. Ale bazerii i podłogi zostało, zostały, bo w niektórych... Bazerie została głównie klasa. Republika Ostrowska naszego kolegi Radowicza produkcji, znaczy tekst, to tutaj właśnie odbywały się te sceny związane z tym, z tymi wydarzeniami. Proponowałbym, żebyśmy sobie obeszli pałac dookoła i wracamy do autokaru. Tak? Krajobrazowo jest przepiękne, bo stawy są w dole położone. No zawsze był w dobrym stanie dendrologicznym. Tutaj właściciele niezwykle dbali o to. Drzewa były leczone, przycinane, także to też daje efekt taki, jaki mamy dzisiaj, że można sporo gatunków rodzim. Są tu właściwie tylko rodzime gatunki. Egzotów żadnych nie sprowadzali. Kochali się raczej w rodzimych gatunkach. Te wszystkie południowe i światowe. Ostało w takim stanie. Nie ostało, tutaj, bo to było prawie źle wioskowane. Ale tutaj pan dyrektor stacji hodowli roślin jednak swoją ręką, gospodarstwą, całe gospodarstwo łącznie z zamkiem trzymał. Także bardzo prosimy. Pokażemy na dole. Dobrze. Tu mamy biura. Tutaj miło podsumowała. No bo to jest prawda. Niezwykle miło mi państwa powitać tu w naszym zakładzie. Rzeczywiście tutaj tych lat to mam dosyć dużo poza sobą, bo w tym zakładzie tu pracuję 41 lat na tym stanowisku. Brawo, no. Brawo. No. Że byliśmy dobrym zakładem i nadal się utrzymujemy, to też są między innymi te sztandary przechodnie, sztandar Ministerstwa Rolnictwa, ten na prawo, wtedy jak było to współzawodnictwo, to albo w 3 lata w kolejne się brało, albo w 5 z przerwą. No i rzeczywiście udało nam się wziąć. Jest dzisiaj naszą własnością. Byłem w województwie poznańskim, ten sztandar też przechodni, też udało się, potem ufundowano ten proporzec, też go mamy. Jesteśmy zakładem pracy socjalistycznej. Jeszcze z czasu, ja 40 lat to musiało się od Jerka Jaroszewicza też mamy dyplom. 4 były w dużym województwie nadane i o jeden byśmy się też załapali. Także staramy się jakoś ten zakład, żeby go tu utrzymać. Mamy w sumie 2 gospodarstwa, Sobótka, Kotowiecko, prawie 1200 hektarów. Jesteśmy zakładem nasiennym, przedtem prowadziliśmy ścisłą hodowlę i tutaj te odmiany, które państwo widzicie, to są u nas wyhodowane grochy z tych pszenic, no, szczególnie żeśmy się nie zajmowali hodowlą pszenic, ale też jest jedna nasza odmiana, jubilanka, a potem z tych pokrewnych stacji bierzemy wyższe stopnie odsiewu i
typu nas tutaj rozmnażamy. Czyli materiał świetny, tak? Oryginalnie tak jak było, tak też jest. Bardzo ciekawe strony w tych obramowaniach i smutrocie. Proszę Państwa, bo do go uchowanie zdążyło. Tak, szybciutko, tak. Panie dyrektorze, pięknie dziękujemy. To by nam dużo czasu zajęło. Jesteśmy w miejscowości Kucharki. Teraz proszę zwrócić uwagę, będziemy przejeżdżali przez most. Zobaczą Państwo tę rzekę ciemną. No, ona w niektórych przewodnikach jest zupełnie słusznie określana jako rzeczka. To jest tak mniej więcej jak nasz Ołobok, nawet trochę mniej. O, i tu już... Menele, nie było gruby uszoń, no bo tego może nocy do góry, bo ja jechałam do miejsca na sobie, bo ten nie. Do góry zamknięte, nie wolno. Nie, nie. Ono jest zrekonstruowane w 1949 roku. Tu był, on był ogrodzony, tak jak w tej chwili jest, ale to jest rekonstrukcja. Dlatego tak dobrze się trzyma, że nie możemy wejść nawet do środka. A skoków nie zrobimy sobie? No nie. Nie wysoki. Może jest jeden, drugi, to nie ma problemu.